Cześć, jestem Radek. A ja jestem Michał i dzisiaj dowiecie się czegoś nowego o Power Apps. Ale ostatnio opowiedziałeś wiele rzeczy o Power Appsach, w szczególności o bazach danych i CDS-ie, o tworzeniu aplikacji, a chciałem się zapytać, czy w tych Power Appsach możemy zaimplementować dowolną aplikację? No jasne. Nawet z taką, nie wiem, dużą liczbą ekranów? Nie, rzeczywiście to nie jest takie proste. Jak popatrzysz, do czego Power Apps nadają się najlepiej, to one się nadają idealnie do takich rzeczy, które nazywam pięciominutowymi doświadczeniami. To znaczy, jeżeli pracujesz w jakimś miejscu i w pewnym momencie masz potrzebę skorzystania z czegoś, co ta aplikacja daje, na przykład nie wiem, chcesz coś zanotować, wyciągasz telefon z kieszeni, wykonujesz tę maksymalnie pięciominutową czynność na telefonie, być może zapisujesz, chowasz telefon do kieszeni. Do takich rzeczy najlepiej się nadają Power Apps. Oczywiście można sobie wyobrazić używanie ich w pewnych bardziej skomplikowanych sytuacjach, ale wtedy wychodzą wady tej technologii, a zalety przestają być zaletami. Okej, Michale, to czy możesz mi pokazać, jak łatwo modyfikować taką aplikację? Oczywiście. Mam tutaj aplikację, o której rozmawialiśmy w jednym z poprzednich odcinków, która służyła dla osoby, która pomagała osobie kierującej ruchem na placu przed fabryką, sprawdzać, czy samochody, które wjeżdżają, są upoważnione do wjazdu, czy to jest jakiś nasz kontrahent, czy my mamy jakieś zamówienie od tego kontrahenta i czy ktoś, kto wyjeżdża z fabryki, ma dokładnie to na samochodzie, co powinien mieć. I teraz mam taką aplikację i rzeczywiście tutaj widać informacje typu numer rejestracyjny samochodu, widać, czy on jest w fabryce, czy o której godzinie wjechał, jest zdjęcie tego pojazdu, co powinien mieć załadowane i tak dalej. No i rzeczywiście, gdybyś chciał wykonać jakąś prostą modyfikację typu zmienić, nie wiem, rozmiary tego zdjęcia, no to oczywiście możesz to zrobić. Mhm. No i tutaj widzę, że możemy jakby mieć duży wpływ na samą warstwę wizualizacji tej aplikacji, tak? Tak. Czyli możemy w dowolnym miejscu ustawić przyciski i zmienić ich parametry. Tak. Tak? To jest w miarę elastyczne. Tak, zobacz, na przykład jeżeli tutaj mam przycisk do otwierania bramy i ktoś przyszedłby do mnie i powiedział, że ten przycisk do zaznaczenia, że samochód wyjechał albo wyjeżdża, otwórzcie bramę, że ktoś by powiedział, ten przycisk jest niewygodny, za mały, nie wiem, nie trafiam w niego, no to mógłbym po prostu sięgnąć do paska przycisków. Tutaj mam przycisk, ustawiam go sobie na ekranie tak, jakbym chciał, robię z tego taki wielki przycisk na cały ekran, wpisuję słowo wyjazd, o, i mam prosty przycisk, duży, łatwo w niego trafić, nawet jak jest ten, nawet w rękawicach, jak jest zima, świetnie. Jasne, czyli na małe i duże urządzenie. No dobrze, ale tak sobie wyobrażam, że w takich powszechnych aplikacjach to mamy więcej niż jeden ekran. Często one są złożone i tych ekranów może być nawet kilkadziesiąt, a już nie mówiąc o kilkuset. I co wtedy w Power Appsach też wyklikujemy każdy taki ekran niezależnie i każdy przycisk musimy umieszczać? Tak, tak. Znaczy jeżeli użyjesz tej technologii, to każdy element ekranu musi być przez Ciebie ręcznie przygotowany. Czyli jeżeli na tym ekranie widzimy pasek u góry ekranu, przycisk do zamykania okna, przycisk do odświeżania danych, przycisk do wyjazdu z fabryki, formularz, który pokazuje dane samochodu i pod spodem podgląd, co w bazie danych jest zapisane na temat zawartości ładunku tego pojazdu, to trzeba każdy ten element wykonać. A moja aplikacja, którą tu widzisz, która się zaczyna powiedzmy od jakiegoś menu na pierwszej stronie, która się zaczyna od przycisków, które Cię kierują na różne ekrany, pokazujemy różne elementy tej aplikacji. Każdy z tych elementów musiał być ręcznie wykonany. Razem tych elementów dla takiej aplikacji mam bodaj 7. 7 poszczególnych ekranów mojej aplikacji. No to przy dużej skali to faktycznie może być pracochłonne. Jakbyśmy mieli na przykład zmigrować aplikację, która ma 100 ekranów. Czy w Power Appsach możemy coś zrobić im bardziej automatycznie? Ułatwić sobie pewne czynności? Tak, możemy sobie ułatwić pewne czynności. To się dzieje w ten sposób, że rezygnujemy w tym momencie po prostu z tej technologii. To znaczy ta technologia jest świetna do sytuacji, w których masz te pięciominutowe czynności, kiedy to działa na telefonie komórkowym, kiedy ta aplikacja ma być używana do bardzo określonych, konkretnych zadań. Natomiast w momencie, kiedy potrzebujemy pokazać aplikację, która jest bardziej
dopasowana do sposobu korzystania przez pracowników umysłowych, czy ludzi z laptopem, ludzi, którzy pracują w biurze, mają jakąś bardziej skomplikowaną pracę do wykonania w tej aplikacji, wtedy sięgamy po zupełnie inną technologię. Tak, bo mamy wtedy przecież, pracownik biurowy korzysta najczęściej z desktopa z dużym ekranem i to ma wiele kontrolek, więc to nie jest aplikacja mobilna, prawda? I to trochę inna ergonomia pracy i ta aplikacja też musi to uwzględniać. To nie jest tylko kwestia ergonomii pracy i uwzględnienia tego przez aplikację. Dlatego, że zobacz, że kiedy pracujesz z laptopem, to używasz tego komputera do zupełnie innych czynności. To znaczy, kiedy patrzysz na aplikację na ekranie, to nie chodzi ci o to, że masz po prostu wielkiego tableta, w którym te przyciski są większe i łatwiej w nie trafić, albo można coś napisać drobniejszym drukiem. Wtedy wchodzi element współpracy pomiędzy aplikacjami. To znaczy, masz możliwość, nie wiem, wyeksportowania do Excela, wydrukowania pliku, otwarcia programu mailowego i załączenia czegoś do tego programu, skopiowania jakichś danych, wybrania sposobu, w jaki sam będziesz korzystał z tej aplikacji, dajmy na to umieszczenia swoich własnych filtrów, swoich własnych wykresów, wtedy potrzebujesz zupełnie innej technologii. No i też często pewnie pracujesz na dużych zbiorach danych, gdzie mamy dużo atrybutów i dużo kontrolek, w związku z tym ogarnięcie tego wszystkiego na aplikacji też tutaj wymaga odpowiedniego zaprojektowania tego interfejsu. Tak. I rzeczywiście to jest dużym kłopotem, kiedy ta aplikacja rośnie, próbujemy ją dalej wykonywać w taki sposób, tak układając klocków jak slajdy w PowerPoincie. To znaczy, układając z klocków można dojść powiedzmy do 5, 10, 15, 20 ekranów, ale w momencie, kiedy spróbujesz ułożyć w ten sposób aplikację 100-ekranową, to raz, że stopień skomplikowania ekranów będzie wzrastał, to jeszcze dojdziesz do momentu, najgorszego w całym tym doświadczeniu, kiedy po tygodniu od skończenia aplikacji, przetestowania i oddania, ktoś przyjdzie i powie, że poprosi jeszcze jedno pole na ekranie. No właśnie, i przy takich systemach znam też to z doświadczenia, że nawet dobra dokumentacja nie rozwiąże problemu, tak, bo utrzymanie potem takiej aplikacji jest bardzo pracochłonne i koszt wprowadzenia zmian czasami może być większy niż stworzenie nowej aplikacji od zera. Tak. I dlatego mamy podejście od zupełnie drugiej strony. Czyli teraz wyobraźmy sobie, że ta aplikacja nie powstawałaby przez układanie przez nas poszczególnych klocków, no bo te klocki są dość przewidywalne. Znaczy, jeżeli powiedzieliśmy, że na ekranie trzeba wyświetlić listę samochodów i samochód jest opisany przez zdjęcie, numer rejestracyjny i informacje, kiedy wjechał do fabryki, to właściwie moglibyśmy zdefiniować to raz dla całej naszej aplikacji i w całej tej naszej aplikacji pokazywać samochody w ten sam sposób. I dokładnie na tą filozofię odpowiada nasz drugi sposób tworzenia aplikacji. To są aplikacje, które się nazywają oparte na modelu danych. Czyli kiedy raz opisaliśmy, jak wygląda samochód, jakimi polami jest opisany i jakie informacje mają być wyświetlane, to coś w rodzaju takiego kreatora, który pamiętamy z bardzo starych wersji Windows, nie wiem, 95, coś w rodzaju takiego kreatora tworzy dla nas cały interfejs użytkownika. Raz układamy, tak wygląda samochód, tak wygląda firma, tak wygląda jakikolwiek obiekt, który występuje w naszej aplikacji. One są powiązane w pewien sposób, mają pewne atrybuty, nie wiem, pola opisujące te obiekty i cała aplikacja powstaje automatycznie. Czyli w tym momencie, z punktu widzenia wprowadzania zmian, co musimy zrobić? Co taki użytkownik musi zrobić, żeby na przykład nie dodać nowy atrybut? Czy on to robi w interfejsie graficznym na formatce, czy jednak w tej części warstwy danych? Wiesz co, to bardziej przypomina pracę z... Znaczy, odczytajmy dosłownie nazwy tych aplikacji, oparte na modelu danych. Czyli wracamy do modelu danych, patrzymy, takie pola opisują nasz obiekt, dokładamy nowe pole, mówimy, ono ma być pokazywane na formularzu, i w mgnieniu oka cała aplikacja zostaje przebudowana tak, żeby na każdym formularzu, który dotyczy tego obiektu, to pole się pojawiło. No to tak, faktycznie, to w tym momencie wydaje mi się, że wprowadzanie nawet przy skomplikowanych aplikacjach, gdzie mamy dużo ekranów zmian, nie jest trudne, tak? Ponieważ to jakby power-upsy zarządzają potem tą spójnością i już programista czy twórca tej aplikacji nie musi się tym przejmować, czy zapomniał, nie wiem, wstawić gdzieś przycisku. Tak? Tak, ale pewnie jak znam Twoją dociekliwość, to zapytasz mnie za chwilkę, a co jeżeli ja będę chciał umieścić coś niezwykle skomplikowanego na tym ekranie, czy mi się nie skończy możliwość sterowania poprzez model danych? No właśnie, bo czasami mamy różne oczywiście gusta i różne wymagania użytkowników i czasami niektóre aplikacje są naprawdę niestandardowe. Pytanie, czy w tym drugim modelu mamy pewne ograniczenia, czy jednak mamy też dowolną czy elastyczność taką jak w tych tak zwanych canvasowych aplikacjach? Wiesz co, z jednej strony jesteśmy związani tym podejściem, czyli że najpierw układamy dane i ta cała aplikacja zostaje stworzona za nas, ale z drugiej strony możemy wrócić do aplikacji pierwszego typu,
stworzyć w niej to, co potrzebujemy i po prostu osadzić w stronę. Mhm, czyli możemy jakby mieszać te dwa tak. podejścia, czyli w tym momencie zalet jednego i drugiego wykorzystać w naszej aplikacji. Zgadza się. Bardzo fajne podejście. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat tworzenia aplikacji opartych na modelu danych, zapraszamy do materiałów szkoleniowych, do których linki umieściliśmy w opisie filmu. I dziękujemy Wam za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Do zobaczenia.